Zanim zaczniemy korygować końskie kopyto i cokolwiek obcinać w nim, powinniśmy ustalić, co i gdzie mamy wyciąć. Obcinanie kopyta na oko prowadzi zawsze do zaburzeń równowagi, zaburzeń balansu kopyta, a w konsekwencji do pogorszenia ruchu konia. Mamy tutaj przedstawione trzy wersje. Ja tutaj będę mówił o równowadze przód-tył, ale ta metoda, o której powiem, ona też powoduje, że możemy zlokalizować przesunięcie kości kopytowej czne, ale o tym nie będziemy tutaj mówić. Skupimy się na tej równowadze przód-tył. Kopyto w równowadze, równomiernie obciążone na całej swojej powierzchni, siły przyłożone równomiernie do całej powierzchni kości kopytowej, a tym samym do całego kopyta. I to jest sytuacja prawidłowa. Następne mamy kopyto przeciążone w tylnej części, gdzie tutaj na tylną część niską piętkę działają bardzo duże siły, a na przód kopyta bardzo małe. I to jest oczywiście zła sytuacja. I druga zła sytuacja jest kopyto przeciążone na przodzie, czyli bardzo duże siły działające na przód kopyta i bardzo małe na piętki na tył kopyta, czyli tutaj dochodzi do dużego przeciążenia czubka kości kopytowej. Natomiast w przypadku kopyta przeciążonego na tyle do przeciążenia chrząstek i bolesności chrząstek kopytowych. Jak teraz ustalić prawidłowy kąt kopyta? Kopyto w równowadze. Pomiar taki wykonujemy między podstawą kopyta a linią koronki i ten kąt powinien wynosić 30 stopni. Taki kąt pierwszy raz ustaliła i opisała w swojej książce pani Strasser. Była to książka o ochwacie. Książka ta ukazała się chyba już 20 lat temu. Po ukazaniu się tej książki to była taka euforia. Wszyscy zaczęli kątować te kopyta do kąta 30 stopni. I to jest metoda bardzo dobra, słuszna. Natomiast jest tutaj jeden haczyk, o którym powiem. Te 30 stopni to wynika z tego, że pod takim kątem skątowana jest kość kopytowa, a puszka przy prawidłowym ustawieniu takim balansu kopyta jest dokładnym odbiciem kształtu kości kopytowej. Więc za pomocą takiej metody możemy bardzo precyzyjnie ustalić, w jakiej pozycji znajduje się kość kopytowa. Pomiar taki wykonujemy po jednej i po drugiej stronie kopyta. Jeżeli po jednej stronie kopyta jest te 30 stopni na przykład, a po drugiej nie, to znaczy, że kość kopytowa jest wykrzywiona. Następne kopyto płaskie, z niskimi piętkami, przeciążone w tylnej części. I tutaj jakbyśmy wykonali pomiar w ten sposób, to wyjdzie nam między podstawą a koronką, że brakuje nam tutaj do tych 30 stopni, więc możemy to kopyto skorygować w ten sposób, że nie ruszamy piętek, obcinamy tutaj przednią część kopyta i próbujemy to sprowadzić do kąta 30 stopni. I przy takim płaskim kopycie, niskich piętkach zawsze coś takiego jest dla konia pozytywne. Mniej będą przeciążone chrząstki kopytowe. Te siły bardziej rozłożą się na kopyto i taki koń na pewno będzie lepiej chodził. U konia z niskimi piętkami możemy zawsze coś takiego zrobić i to zawsze będzie na plus. Następne kopyto, sztorcowe kopyto z wysokimi piętkami. I tutaj siły działają bardzo duże na przód kopyta. I teraz gdybyśmy zrobili pomiar tego kąta między podstawą a koronką, to wyjdzie nam, że powinniśmy tutaj skrócić mu piętki. I to jest właśnie ten haczyk, który w tej metodzie jest, ponieważ czegoś takiego nie możemy zrobić, dlatego że każde sztorcowe kopyto ma większy czy mniejszy ból trzeszczki kopytowej. I gdybyśmy coś takiego zrobili, to obniżymy mu piętki, to spowodujemy jeszcze większy ból trzeszczki kopytowej. I na tym tam metoda poległa, dlatego że bardzo dużo koni ma właśnie takie sztorcowe kopyta z bólem trzeszczkowym. Ból trzeszczki może być, ból trzeszczki to nie jest coś takiego, że konia boli trzeszczka i on już jest kulawy i wtedy wszyscy wiedzą, że go boli trzeszczka. Tylko trzeszczka może go boleć od bardzo małego, minimalnego bólu do praktycznie
głębokiej kulawizny, a kopyto sztorcowe to jest zawsze unikanie przez konia właśnie tego nacisku na tylną część kopyta, czyli unikanie nacisku na trzeszczkę i dlatego kopyto jest sztorcowe. I w tym wypadku niestety nie możemy robić czegoś takiego, że obniżamy mu te piętki, bo tutaj spowodujemy jeszcze większy ból trzeszczki. I teraz podsumowanie. Kąt 30 stopni. Do tego kąta, jeżeli tam są minimalne jakieś odchyłki pomiarowe i robimy tak na bieżąco kopyto, to powinniśmy sprowadzać konia właśnie do tej pozycji. I to jest pozycja prawidłowa. Ona odbija położenie kości kopytowej. I tutaj, jeżeli mamy takiego konia, który między jedną korektą a drugą utrzymuje się ten kąt, to już jest bardzo dobrze, bo to znaczy, że on jakby nie unika tego nacisku na tylną część kopyta, na trzeszczkę i jest to sytuacja prawidłowa. Kopyto niskie, tak jak mówiłem, zawsze tutaj brakuje tego kopyta i zawsze możemy korygować tutaj tą wysokość piętki, sprowadzać ją do 30 stopni i tutaj zawsze będzie to korzystna sprawa. No i tutaj ten haczyk, który jest, czyli sprowadzanie konia, jeżeli tutaj zmierzymy kąt i są bardzo wysokie, jeżeli ta różnica nie jest duża, to możemy próbować go korygować do tych 30 stopni. Zalecałbym, żeby to było niżej, jeżeli to jest tak powiedzmy około 5 mm, 6 mm, to możemy to spokojnie zrobić. Natomiast jeżeli to jest więcej, to znaczy, że koń wykazuje ból trzeszczki kopytowej i obniżanie tego kopyta spowodujemy jeszcze większy ból trzeszczki kopytowej i ten koń będzie jeszcze bardziej przenosił ciężar na czubek kopyta i po pewnym czasie to kopyto będzie jeszcze bardziej sztorcowe niż było. Więc tutaj powinniśmy najpierw pozbyć się tego bólu trzeszczkowego i dopiero później kątować to do prawidłowej pozycji, do prawidłowej równowagi. W tym wypadku tego nie robimy. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo.